Eksplozja w fabryce na Śląsku. Tragiczny finał poszukiwań. Wybuch w fabryce na Śląsku. Dwóch pracowników nie żyje. Dwie osoby poszukiwane po poniedziałkowej eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie poniosły śmierć, potwierdziły we wtorek służby kryzysowe. Już w poniedziałek wieczorem przedstawiciele spółki Nitroerk informowali, iż szanse na znalezienie żywych osób są niewielkie. Do eksplozji doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kg nitrogliceryny, podała Straż Pożarna. Wybuch w zakładzie Nitroerk był słyszalny w odległości wielu kilometrów od fabryki. Doszczętnie zniszczony został jeden z budynków produkcyjnych, który utworzył rumowisko złożone z fragmentów zawalonej konstrukcji obiektu oraz jego wyposażenia. Niewielkie ogniska pożaru po detonacji szybko ugaszono. Krupski Młyn. Wybuch w fabryce Nitroerk. Według informacji firmy Nitroerk podanych w wieczornym komunikacie, do detonacji doszło w jednym z budynków służących do produkcji materiałów wybuchowych. Pracownicy, których poszukiwano, to mężczyźni w wieku 32 i 43 lat. Jeden z nich pracował w firmie od 4 lat, drugi miał 6-letni staż pracy. Podejrzewano, że ich szczątki mogą znajdować się pod gruzami budynku produkcyjnego, całkowicie zniszczonego przez potężny wybuch. Psy, wykorzystane przez strażaków do poszukiwań w rumowisku, nie podjęły żadnego tropu. Aktualnie szanse na znalezienie żywych osób wydają się niestety niewielkie, podała we wtorek firma. Pozostajemy w kontakcie z rodzinami naszych poszukiwanych kolegów, powiedział rzecznik Nitroergu Krzysztof Maciejczyk. Krupski Młyn, nie żyje dwóch pracowników w tym trudnym czasie, bądźmy myślami z najbliższymi naszych kolegów. Dla zarządu Nitroergu bezpieczeństwo pracowników to priorytet, a każdy wypadek i każdy poszkodowany pracownik to tragedia, czytamy w komunikacie, opublikowanym przed północą w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej spółki. Po zdarzeniu ogłoszono zbiórkę, na którą nie stawiło się dwóch pracowników naszej spółki pracujących w tym budynku. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Na miejscu pracują m.in. Straż Pożarna, Policja i Prokuratura. Deklarujemy pełną współpracę ze wszystkimi służbami, informowała wówczas spółka. W akcji na miejscu katastrofy uczestniczyło około 30 zastępów Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze innych służb. Krupski Młyn. Pracuje komisja wyjaśniająca przyczyny. Jeszcze w poniedziałek pracę rozpoczęła komisja, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku. W skład tego zespołu weszli technolodzy, specjaliści w zakresie chemii i materiałów wybuchowych oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem pracy. Postępowanie w sprawie tragedii prowadzi prokuratura w Tarnowskich Górach. Jednocześnie w nocy podjęto działania w celu zabezpieczenia wydziału produkcji, czytamy w informacji spółki. Obecnie nie pracuje wydział produkcji materiałów nitroestrowych, którego częścią był zniszczony w wyniku eksplozji budynek, podał rzecznik Nitroergu Krzysztof Maciejczyk. Prace wznowiły natomiast pozostałe wydziały fabryki, zajmującej teren o powierzchni około 200 hektarów. Po wybuchu Nitroerk powołał specjalną komisję. Zarząd Nitroergu powołał komisję, która zajmie się wyjaśnieniem okoliczności wypadku. W skład tego zespołu wejdą technolodzy, specjaliści w zakresie chemii i materiałów wybuchowych oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem pracy. Kolejne informacje dotyczące eksplozji w Krupskim Młynie mają być podane we wtorek przed południem. Należący do grupy KGHM Nitroerk to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów materiałów wybuchowych oraz systemów inicjowania do użytku cywilnego. Zakład w Krupskim Młynie jest częścią spółki Nitroerk S.A., w skład której wchodzi też fabryka w Bieruniu. Firma wytwarza m.in. materiały wybuchowe emulsyjne, nitroglicerynowe i amonowo-saletrzane, nieelektryczne systemy inicjowania i zapalniki elektryczne. W przeszłości w zakładach spółki dochodziło już do wypadków, także śmiertelnych. W styczniu zeszłego roku w wyniku eksplozji zginął 49-letni pracownik zakładu w Bieruniu. Wybuchły wówczas pozostałości z produkcji, unieszkodliwiane w przeznaczonym do tego miejscu, oddalonym od hal produkcyjnych. Inny 36-letni pracownik trafił do szpitala. W marcu 2017 roku
W Krupskim Młynie w wyniku niewielkiego wybuchu zginął 59-letni pracownik, wykonujący prace remontowe. Dwaj inni robotnicy w wieku 45 i 58 lat trafili wówczas do szpitala. W październiku 2004 rok w zakładach w Krupskim Młynie zginęły dwie kobiety w wieku 45 i 50 lat. Eksplozja nastąpiła podczas produkcji stosowanego w górnictwie materiału wybuchowego, metanitu.